Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I zapraszam Was dzisiaj na retransmisję porannego Peryskopa. Jestem na Peryskopie jako Mediafan i tam co jakiś czas spontanicznie wrzucam swoje nagrania, więc przepraszam, że patrzę się tak nie do końca w kamerę. Cały czas szukam jakiegoś dobrego sposobu, żeby jednocześnie być wygodnym i nagrywać jednocześnie Peryskopa na spontanie i z interakcją publiczności, a z drugiej strony zachować to dla Was na YouTube, więc podajcie mi jakiś dobry sposób, żeby to dobrze ogarnąć, żeby dobrze się oglądało. Na razie jest tak. Zapraszam. Witajcie o poranku. Witajcie w nieregularnym, niecodziennym, mediafanowym peryskopie. Dlaczego nieregularnym? Gdyż będę go robił wtedy, kiedy będę chciał. Dlaczego niecodziennym, nieregularnym, tak, i nieporannym? Nieporannym dlatego, gdyż nie mogę Wam obiecać, że będę codziennie czy tam o poranku się z Wami spotykał. Mam na to bardzo naukowe wytłumaczenie. Mój organizm funkcjonuje w trybie 27-godzinnym prawdopodobnie. Mniej więcej tak to wygląda. Co to oznacza? To oznacza, że co jakiś czas przestawia mi się doba. I teraz jesteśmy w trakcie takiego cyklu, że wstaję o 5 rano. Chyba to bardzo dobra pora. Ale ten czas będzie się przesuwał. Niedługo będę budził się o 6 rano, o 7, o 8, o 9, o 15, o 16. Zdarza mi się czasem zaspać na spotkaniu o godzinie 16. Więc nie obiecuję regularności. Czasem może się zdarzyć, że spotkamy się na peryskopie o godzinie 4 w nocy. Słuchajcie, to wcale nie jest dobra cecha, niestety. Wręcz czasami jest to męczące i antyspołeczne, choć czasami trafia się super czas, że można sobie w nocy świetnie pracować. Cały czas nie mogę dziwnie dzisiaj złapać ostrości. Coś śmiesznego się dzieje. Słuchajcie, mam dzisiaj kilka krótkich tematów do przegadania, o czym szumi i internet. Jest tak, 15 stycznia po raz kolejny YouTube będzie przepytywał prezydenta Obama. Hashtag YouTube Ask Obama. 15 stycznia trzech wybranych amerykańskich YouTuberów będzie miał okazję się spotkać z prezydentem. To jest o tyle ciekawy ruch, że Obama przecież nie startuje teraz w żadnych wyborach, więc teoretycznie nie musi się spotykać i nie robić takich ukłonów w stronę internetu, jak to zazwyczaj politycy nas do tego przyzwyczaili, że przed wyborami nagle odkrywają media społecznościowe, tak? Albo pochylają się nad jakimiś tam blogerami czy youtuberami. Więc po raz kolejny ta akcja będzie miała miejsce, chociaż, co jest istotne, Obama chyba tam, Obama też podejmuje tego typu ruchy, kiedy chce promować jakąś ustawę. Pamiętam jego ostry strzał w kierunku mediów społecznościowych i występowanie w programach rozrywkowych, kiedy przepychał ustawę dotyczącą zdrowia. Nie jestem na bieżąco z polityką zagraniczną, cześć, hi z Toronto, z polityką amerykańską, ale to się dało zauważyć, a teraz chyba oprócz innych ustaw chyba przepycham model i tematy związane z dostępnością broni. W każdym razie 15 stycznia, nie pamiętam o której, ja pewnie z powodu przesunięcia czasowego jakoś późno w nocy albo wieczorem, YouTube Ask Obama, trzech youtuberów jest już są przeniesieni do Białego Domu, będą przepytywać Obamę. To jest tak, to jest jedna. Wczoraj wrzuciłem na bloga materiał z 360 stopni i trochę gadaliśmy sobie o kamerach i w mediach społecznościowych i gdzieś tam na moim fejsie trwa trochę dyskusja o jakości i o kamerach 360 stopni. Na targach CES w Las Vegas została zaprezentowana kamera, albo zapowiedziana, bo nie mogę się dopytać chłopaków, czy widzieli, czy macali, kamera Nikona 360 stopni, o wiele ciekawszą chyba jakość i możliwości daje niż ta, którą mam od Ricoha Theta S. O, ją mam gdzieś tutaj, już Wam pokazuję, tak to wygląda, a efekty możecie sami zobaczyć i ocenić na blogu. Mówię, to jest jakiś taki kompromis między konsumencką jakością,
a jakimiś początkami i odkryciami. W weekend zabieram ją do Norwegii, więc może tam trochę pofilmuję jakieś śniegu i ciekawych rzeczy i zobaczymy sobie jeszcze jak to wygląda. Okej, okay, więc a propos jeszcze kamer, bo znalazłem w swoich szpargałach jeszcze z czasów początków blogosfery jakichś takich moich starych projektów, kiedy jeździłem Lexusem i nagrywałem wywiady w Mediakarze, to znalazłem kamerę 360 stopni, słuchajcie. Ona wyczerpała się już. Już to jest tak, to jest Sony Bloggy, tak się nazywa ta kamera. Ona ma taką futurystyczny obiektyw. Mega dziadostwo w sumie na dzisiaj. To już nie działa. Ja miałem takie trzy i nagrywałem tymi filmy. Już dzisiaj to ona się tam niespecjalnie sprawdzi, ale słuchajcie, ona była 360 stopni. I to nie dlatego, że ten obiektyw się tam się rusza. O, nie. Tylko dlatego, że do tego była taka nakładka i to się nakładało tak. I tutaj jest takie szkiełko, taka jakby bombka i ona filmowała w 360 stopniach. Sprawa nie taką sferę, nie taką kulę, ale wiecie, taką panoramę, to też się nazywa 360 stopni. No bajer, jakby ktoś chciał, to mam do sprzedania 50 zł. Okej, okay, słuchajcie, co dzisiaj polecam Wam jeszcze rano obejrzeć. Michał Szafrański wrzucił na swojego bloga case study z tego, jak zbierał i pomagał przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy akcję Mastercard Gra z Woźb. Tam się zebrało 150 tysięcy. Ciekawe, ile tych tweetów było więcej. Dostałem ten link przed chwilą, więc sam się jeszcze nie zapoznałem. Przewijam go teraz. Nie będę Wam go czytał. Sami sobie zerkniecie. To polecam. A z ciekawych rzeczy wczoraj wieczorem duet Martin Stankiewicz i Randall Martin wrzucili mega świetny film. Znaczy, aż miło mi się oglądało. Byłem zachwycony, jak wysoki poziom osiągnęły polskie produkcje YouTube'owe. Ten film ma tytuł Wypowiedzenie znajomości. Jak zerkniecie na mojego bloga, mediafan.pl, blog o mediach, reklamie i marketingu, to zobaczycie to. Mega szacun, super kadry, super montaż. Strasznie mi się to podoba. Fajna też niebanalna treść, ale jakość produkcji, kompozycja obrazu z muzyką, jakichś tam nastrojów, mega mi się podobało. Nie jest to jakieś tam wielkie arcydzieło oscarowe, ale zdecydowanie jest to najlepszy film, jaki do tej pory widziałem, znaczy jaki w tym roku widziałem w polskim internecie, na polskim YouTube. Super, super poziom, gratulacje dla całej ekipy. Świetny, świetny, świetny materiał. I nie ma tam żadnego też, to materiał niekomercyjny, nie ma tam żadnego product placementu, a przynajmniej się nie doszukałem, bo z tymi product placementami w produkcjach YouTube'owych czasem bywa różnie. Więc wypowiedzenie znajomości, niebanalna treść. No właśnie, to YouTuberzy ze swojej tam takiej rozrywkowej formy czasem uciekają w stronę wrzucania treści bardziej ambitnych, coachingowych takich. No dobrze, ciekawy kierunek. I właśnie, i tu jest przejście a propos coachingu. Też zapraszam na bloga. Wrzuciłem swój komentarz i taką analizę do wczorajszej rozmowy w telewizji w programie Świat się kręci. Tam gościem był Mateusz Grzesiak i profesor Nęcki, Zbigniew Nęcki, i rozmawiali o jakości polskiego coachingu. Bardzo ciekawy materiał. Szczerze mówiąc, jako od dawna obserwuję sobie tam polski coaching. Byłem na wielu wykładach, obserwuję sobie działania, obserwuję też ofiary czy klientów polskich coachów. Nazywam ich pomiotami polskiego coachingu. To chyba nie jest poprawne. To chyba bardzo nieładnie. W każdym razie brakuje mi na polskim rynku takiej dobrej, jakościowo i kontentowo konfrontacji świata naukowego, psychologów z rynkiem coachingu. Ja wiem, że w świecie naukowym psychologów trwają dyskusje, jest ogromny foch, niektórzy coachowie zmieniają, wykreślają z wizytówek coach, zmieniają to. I tam trwa
zażarta dyskusja. Jednak te ciekawe, merytoryczne argumenty nie mają nie, jakoś świat nauki polskiej psychologii nie jest w stanie się jakoś przebić z tą narracją i dać nam, konsumentom, obywatelom, zwykłym Kowalskim, takich kilka rzeczowych, ciekawych argumentów za i przeciw, bo nie chcę tutaj jakby wdeptywać polskiego coachingu jakoś w ziemię, ale chcę mieć wybór, chcę mieć jakiś kontrast między marketingową ściemą sprzedażową, jaką promuje się coaching, a tym, co jest prawdą, a co nie. Na blogu we wpisie, wpis zatytułowany jest Mateusz Grzesiak i cały polski coaching kontra psychologia. Taki tytuł dałem, kurwa, jaki głupi. W każdym razie tam sobie analizuję moje doświadczenie. Byłem dwa razy na wykładach polskich coachów i w towarzystwie psychologa. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo z jednej strony widziałem i słuchałem to, co mówi na scenie do ludzi, do swoich padawanów coach, a z drugiej strony, do drugiego ucha, słyszałem suchą i rzeczową analizę. To jest ściema. Ta metoda już dawno nie działa. Tutaj posługuje się taką manipulacją i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy case. I mówię, o ile są też, nie chcę wdeptywać, widzę mnóstwo plusów, jeśli chodzi o coaching, to też brakuje mi takiego rzeczowego głosu do kontry, po to, żeby zwykły Kowalski, a zwłaszcza ten młody człowiek, który często z małego miasta musi wydać 1500 albo 2000 zł i z jakąś tam swoją grupą przyjechać do innego, dużego miasta i być w tej grupie podnieconych ludzi, skakać do jakichś starych hitów sprzed 20 lat i potem on nie jest w stanie sam przed sobą się przyznać, czy w czym brał udział, czy brał udział w jakimś szkoleniu, czy to mu dało życie, czy kasa, która wydana była na tą zabawę, to faktycznie zmieni jego życie, czy to są zmarnowane pieniądze w tej euforii, nie jest w stanie tego sobie przeanalizować, a przede wszystkim chyba wyciągnąć dla siebie. Wiem, co mówię, bo rozmawiałem sobie nie tylko z totalnymi przeciwnikami coachingu, ale też i z tymi, którzy szkolą i byli, i z tymi, którzy też namawiają ludzi na przyjazd na tego typu coaching. No to bardzo ciekawe doświadczenie. Brakuje mi takiej dyskusji. A można włączyć Spotify i przeczytać dobrą książkę. Nie wiem, do czego pijesz, a zamiast wykładów coachingowych, no spoko. Inna rzecz, że też właśnie to, co mnie najbardziej często boli i widzę właśnie a propos pomiotów polskiego coachingu, to jest to, kiedy młodzi ludzie zamiast bez wielkiego doświadczenia, bez wiedzy merytorycznej, a to po prostu widać i czuć, po przeczytaniu paru książek i po byciu na kilku wykładach starają się być coachami. I mam, przyznam szczerze, taką tą listę zasubskrybowanych kanałów, a tego słowa szukałem, gdzie widzę początki pomiotów polskiego coachingu, to nie jest. I to smutno. I to się ogląda trochę takie z fascynacją i z zażenowaniem, tak jak się ogląda Klan. Zanim Kowalski zapisze się na szkolenie, to może trzeba zrobić research. No właśnie, i to jest. I Kowalskiemu się nie chce zrobić takiego researchu, prawda? Może nie potrafi, a może nie jest w stanie, być może są w sieci, wrzućcie mi linki do rzeczowych artykułów analizujących sens czy też praktyki polskich coachów, że jeżeli trafia na ścianę tekstu napisane przez naukowców, to nie jest w stanie jej przeczytać, prawda? Bo mu się nie chce. No to jest problem. Z jednej strony lenistwa takiego konsumenckiego, a z drugiej strony jakiejś takiej rzeczowej dyskusji. Bo krytykę polskiego coachu łatwo trafić na sieci, ale zazwyczaj jest to jakaś taka przepychanka banalnymi, wzornymi argumentami, albo przepychanka między konkurencyjnymi firmami, albo byłymi coachami. To też nie jest dobre pole do manewru. W każdym razie zapraszam do bloga, przepraszam, że tak ciągle do bloga się odnoszę, ale tam sobie na spokojnie to wszystko spisałem i tam też jest rozmowa właśnie ze Świat się kręci. Fajnie, 10 minut to trwało, to dosyć długo, jak na standardy polskiej telewizji. Mateusz Grzesiak bronił się trochę przed dosyć agresywną, ale
pozbawioną trochę rzeczowych argumentów taką krytyką i wydaje mi się, że się wybronił. Bardzo ciekawe doświadczenie. I ostatnia rzecz, zapraszam na Płockamp. Jak myślicie, gdzie odbywa się Płockamp? Oczywiście zapraszam do Płocka. Jutro w Płocku melduję się razem z ekipą Mariusz Wesołowski, Mikołaj Winkiel, Tomasz Zalewski, czyli Barcamp w Płocku. Chyba po raz trzeci odbywa się Barcamp w Płocku. To bardzo fajnie, że w miastach pierwszy raz będę w Płocku na Barcampie, więc jestem ciekaw, jak to wypadnie. Podzielę się, będę miał tam krótkie wystąpienie, pół godziny, nawet niecałe. Muszę przewalczyć, żeby było dłużej. O tym, że marketing może być fajny, jak odnaleźć taki fan w marketingu i wykorzystać niestandardowe metody na to, żeby zrobić szum w sieci. To taki mój projekt, taki szkoleniowo-prezentacyjny, który zgłębiam od wielu lat. Ktoś mi po rosyjsku cały czas tutaj rozwala. Po pierwsze, nie jestem w stanie tak na szybko cyrylicy przeczytać, a po drugie, tak nie rozumiem, no ale okej. Więc zapraszam do Płocka, kto jest z Płocka i okolic. Będzie ciekawe. Czy zrobisz live stream? Nie wiem, nie jestem pewien, bo po pierwsze jakoś nie uzgadniałem tego z prelegentami, po drugie nie wiem, czy chcą, a ja też wolę sobie robić jakoś tak na żywo, chociaż muszę zrobić sobie porządek w tym, z tymi moimi tam szkoleniami, wystąpieniami i może w tym półroczu jeszcze ponagrywam je jakoś tak na wideo i ustandaryzuję, może tak, żeby były dostępne. No dobrze, to tyle, słuchajcie. Miłego... Jezu, znowu zapomniałem, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Miłej środy, dzisiaj jest chyba środa, nie? Miłej środy, trzymajcie się. O, już mi głośniki się wyłączyły, więc Lecznik jest za maszyn, będzie z beznadziejnych głośników. Serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia, trzymajcie się, cześć.